Małopolska. Brawo. Zapraszam tu jeszcze może Konrad Berkowicz, Grzegorz, pan, żeby... Co? Dobra. Okej, okay. Więc tak, różne organizacje pozarządowe to przedstawiały, nawet później media zagraniczne kłamały na temat samorządów, które przyjmowały te karty rodziny, że tam są jakieś prześladowania gejów, nie wiadomo co. Wiecie dobrze państwo, że tutaj są takie samorządy, że to są czyste bzdury i chodzi po prostu o zwykłą ochronę rodziny przed tą całą indoktrynacją, którą się w tej chwili wprowadza pod pretekstem realizacji programów. Tam są różne kryptonimy. Jak ktoś śledzi uważnie publicystykę, debaty, to wie. Programy antydyskryminacyjne, promowanie tolerancji. W Warszawie znamy to bardzo dobrze, bo kilka miesięcy temu sam uczestniczyłem w dużych protestach rodziców przeciwko forsowaniu tego przez Trzaskowskiego. No i to jest pierwsze, ale drugie skojarzenie, które prowadzi nas do tej karty rodziny, to jest nasza karta, karta polskiej rodziny. 19 marca 2019 roku w kampanii do Parlamentu Europejskiego przedstawiliśmy taki dokument. Dokument, który jest zobowiązany do tego, co prezydent Andrzej Duda przedstawił teraz. W związku z czym ja wezwałem przed chwilą, bo będzie pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby idę do debaty. Jeżeli przedstawia identyczny dokument prawie jak nasz, chociaż oczywiście w swoim stylu wszystko zmieszczone, także właściwie to, co prezydent Andrzej Duda proponuje, to jest odwzorowanie obecnego porządku prawnego. Znaczy tak, obiecuje nam, że 18 artykuł konstytucji, który gwarantuje, że rodzina to będzie mężczyzna i kobiety, gwarantuje nam, że się nie mamy. Krzysztof Bosak koncentruje się dzisiaj, bo w ogóle jest skoncentrowany w tej kampanii jak żaden inny polityk. Koncentruje się na jednym z tematów. Mówi dziś o rodzinie, o bezpieczeństwie naszych dzieci, wnuków. Dlatego, że stara się on, jego sztab i stara się ze świetnym skutkiem zaprowadzić porządek w tej kampanii, być merytorycznym, a zatem nie wszędzie mówić o wszystkim, tylko mówić po kolei, odhaczać tematy, tak, nie, a zatem, jeśli tak jest, brawo Krzysztof Bosak.